Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband. Dobrze, na dzień dobry sobie zawalczymy z bandytami. Ostatnio wybijaliśmy nordów, czy też lordów nordyckich, chciałem powiedzieć. Dziś będziemy kontynuować nasze eskapady na tereny nordyckie. Tak jak wspominałem, nie będziemy im zajmować żadnych ziem, bo no są od nas trochę oddaleni jednak, ziemie Wagierów nam przeszkadzają, dlatego będziemy się z nimi po prostu bić i ich osłabiać, a w przyszłości jak wybuchnie znowu wojna z Wagierami, no to się weźmiemy za ziemie wagierskie. Przy okazji, w sensie w międzyczasie, trzeba będzie wcześniej swoich lordów wyszkolić, także będzie git. Dobra. Więc pierwsza nasza bitwa dzisiaj z korsarzami. Oj, piękny hedzik poszedł. 80 obrażeń. To mi się podoba. Dobrze. Do ataku. Trzeba się szkolić. Expić i tak dalej. O, mam full życia. Fajnie. Bo jak wczoraj nagrywałem wcześniejszy odcinek, to miałem mało życia i już nie pamiętałem, że mi się zregenerowało. Pięknie. Jak go ubić nie mogą? No. Ja cię pierdzielę, on żyje cały czas. No w końcu, jasny gwint. Jeden korsarz został. Cała banda się na niego rzuciła. No, dobra, jakieś łupy mamy. Mamy długi łuk. Umiejętności, czekajcie, czy on ma... Nie, nie ma naciągu. O, ten ma, dobra. Masz krótki łuk, to dam ci... Długi łuk, masz. O, proszę bardzo, super. My sobie wyszkolimy przy okazji nasze jednostki. I co? Obiega tu jakiś jarl. Proszę bardzo. No. Dobra, oblegamy. Nie no, na niby wiecie, to ja nie, że będę tu oblegał, tylko chciałem ich wygonić stąd. Ale chyba nic z tego nie będzie. Kurczę, znowu byłoby dwóch lordów mniej, prawda? Więc dobra nasza. Ale w takim razie przejdę się do Sargot. Tam może król siedzieć. O, ktoś tutaj jest. No debil. Zmierza do zamku Terloka, widzi, że ja jestem po drodze. No to dzień dobry. O, Harald. Ty, dobre z nim stosunki mamy. No sorry. Niestety, jesteś moim wrogiem, więc... Lecisz. Na łeb. O, będzie super. Pozycja. On widzę, że od razu leci na nas, nie czeka. Więc możemy go tutaj strzelać. Piękna sprawa. I pozycja. Piechur tam mnie toporkiem rzuca, ale trafił w konia na szczęście. No, ten koń ma fajną zbrojkę, naprawdę. O kurde. No niby też, ale mnie zabolało. Kurde, ale mi tu życie jadą. No mamy Eluk się wpierdzielił, no to zaraz będzie rzeźnia. Dobrze. Wszyscy? Wszyscy, bez strat. Pięknie, o to chodzi.
trochę zawsze więźniów znowu nam dojdzie. Dobrze. To co, lecimy dalej pod Sargot. Jak tam będzie król, to spitalamy. Jak nie, no to... Nie ma króla. Dobrze. Jest tu sporo lordów. Takich słabych. Jeszcze się pod Kurin przejdę. Tu nie ma nikogo. Ile Huskarli i łuczników. No, wioska splądrowana. Pewnie jakiś nasz lord im splądrował. A tu już ich nie będzie. No właśnie. Tak to działa. Dobra, wstąpimy do naszego zameczku. W takim razie. Ty uciekasz, a ty go gonisz. No to chodźcie tutaj, bandyci. O, Alien. O, matka. Oj, Swadia jeszcze wypowiada no, wojnę Nordom. Dobrze, a my pomożemy sobie Alienowi. Można stosunki z nim się podniosą trochę. Właśnie, muszę marszałka zmienić, zapominam o tym. Muszę marszałka zmienić, żeby stosunki się podniosły z naszymi lordami. Dostało. Wow. Dobrze idzie, w miarę. Pięknie. Sprawność w mieczu mamy trochę gorszą niż w łuku, bo ostatnio nam chyba 300 poziom, tak? Wpadł na łuku. Czyżbym więcej z łuku strzelał niż pił z mieczyka? Wow. Nie sądziłem, że tak to się potoczy. Gdzie jeszcze ktoś jest? Gdzie ktoś jeszcze jest? Halo? Nie ma. No chyba z nim miałem też maksymalne stosunki, więc... Więc nie było co pomagać. O, więcej łuków. Masz na trójce. No to chodź tu. Dziabygo. Długi łuk. I Borcha. Też masz. No to dziadygo. Co ty nie masz łuku? No tylko Artimener na razie nie dostał od nas łuku i już nie dostanie, bo jest innym lordem. Znaczy po prostu bez lordem. Znowu wkładam? O! Pomożemy tu, jasne, że tak. Jakie niedobitki, 20 nordów, 19 moich. Jasny gwint. To jest wojna, czy to jest kuźwa uliczna pijatyka, bo ja nie wiem. Dobra, chodźcie panie, chodźcie. Tu na wzgórek. Będzie wszystko fajnie widać. Oh yeah. Dobrze. Kuźwa. On ma rodoków? Dobra, to kawaleria. Dajmy im wryja. I będzie bomba i po sprawie. Kurde, chyba zablokowałem mojego. Pięknie, sierżant, najwięcej warty. Jak kawaleria wjechała w nich. Jasny gwint. Nie mogę go dostać. Oj, sorry, ziewam się. No, zginął. Dobrze. Pięknie. I to mi się podoba. To mi się podoba, powiem wam.
Przynajmniej nasz lord nie zginął, o, w ten sposób. Dobra, zarządzaj garnizonem. O, mamy trochę tutaj do ulepszenia jednostek. Mamy tu może tego pośrednika? Nie mamy, ale to nic. To nic, dobra. Huskarli dajemy, mistrzu Fuku dajemy. No i fajnie się robi. Mamy trochę jakąś tam różnorodność, trochę roroków mamy nawet. Całkiem sporo. Saranidów troszeczku. Nawet Swadian, no i Nordów przede wszystkim do obrony. Dobra, to tyle, ale patrzcie. Jak mi spada znowu wielkość oddziału. Już mogłem mieć 180 chyba, 3 czy ilu. A tu zobaczcie, co się pokićkało. Dobra, chodźmy sobie zrekrutować znowu nowych rekrutów. 16. A tutaj? A, na razie nie muszę. Na razie nie muszę. Pokój z Nordami! Dobra. Macie pokój. W sumie mogłem się z nimi bić, ale to... A, dobra, no to ludzie, co robimy? Idziemy pod bandytów. Jesteśmy na plusie. 2000 chyba, tak? Zgadza się. Fajna grupa bandziorów. Dobra, Nizar awansuje. No to na czym się teraz skupimy, jak już Nordów bić nie można? Zapewne tym, co zwykle, czyli będziemy gonić, robić swoje sprawy i się ekspić. Może jakieś zadanka wykonamy. Dla miasta na przykład, kto wie. Dobra, do ataku panowie, bo nas tu ostrzelą zaraz. Dobrze, piękna szarża, on wyszła. Dobrze, ładnie. Trochę ich tam pokosimy. Trochę expa wpadnie. Pięknie. O, 8 bandziorów. To mi się podoba. O kurde. Nie sprzedają sobie łupów w zamku. To nic, chodźmy do Kudan. Tam sobie sprzedamy, tylko sobie wyszkolimy jeszcze nasze jednostki. O. I rekruci, pięknie. Ładna grupa tamtych bandziorów. No dobra, no teraz może wezmę udział w tym turnieju. Ktoś mi pisał, że sprzedawanie... Że po co ja sprzedaję bronię do broni i ten... Zbroję do zbroi. Bo tak lubiałem. Oj, sorry. Ale faktycznie tu raczej nie ma różnic w cenie, więc po prostu... To było takie widzimisię moje. Serek. Dokupmy sobie jedzonko. Chodźmy na turniej. Może przeżyję, nie tak jak ostatnio. Pięknie. Pierwsza bomba wyszła. Druga ani trochę. No naprawdę się obronił? Rąbany. Dobra, padasz. Giniesz. Pięknie.
Jak on się obronił? Dużo obrażeń, ale też ma dużo życia. Bo przeżył to. Jeszcze? Tyle ma życia, to Lord spełnia. Kurde, no. Jeszcze przeżył. Jeszcze konia zwalił. Znaczy, wiecie o co chodzi. Doświadczony wojownik. No to... Halo. Dobrze, padł. Pierwsza runda wygrana. Oj. Dobrze. Dostał peta w bombę i się skończyło. Oby Hastur. Znaczy, Pachestur, sorry. Ja mi się myli. Sorry, sorry. Będę kaszlał, bo dopiero wstałem i wiecie, po nocy jestem niewykaszlany. I mnie tak będzie teraz dusiło. Dobra, Lanson z przysiadu go tu trzeba, bo będzie mnie denerwował. O. Pięknie. I mi rab jedno. Sorry, słońce, ale musiałem. Dobra, o, mamy łuk. O kurde. O, i bomba od razu, dziękuję. O, to Zmarnit. Poznaję jego twarz, bo i nie. Ale podobny, podobny był. Dobrze. Kurde, w swojego. Że trzeba zachować spokój zawsze, pamiętajcie. Ale dostał bułę. Coś pięknego. Dobra, padł. Super, kolejna runda za nami. Kurde, się minęliśmy jak dziady jakieś. Ja pierdzielę, nikt nikogo nie uderzył. Dobrze, Marnit to był. Oh yeah. A to był mistrzowski wojownik. Dobrze. No, mamy znowu łuk. Kurde. Dobra. Pięknie. O, ty też miałeś łuk dziadu i pewnie go z tego, z nożyka nawalałeś, prawda? No, o kurde, łuk na łuk. No lepiej już sytuacji do trafienia mieć nie będziesz, Michael, więc strzelaj lepiej w niego, dobrze? Dobrze. Zwycięstwo w turnieju. Trochę kasy, renoma. Wejdźmy sobie do zamku, zobaczymy jak tu ludzie świętują. Artimener. Jest. Tutaj. Atis. Jakie mamy stosunki z tobą, mam dziadu? Okej. Okay. No to idziemy stąd na razie. Czekajcie jeszcze. A nie, bo sobie sprzedają wszystko, więc może być. Chyba, że jakiś pośrednik okupów będzie. Jest Matylda. Ale Matyldy na razie nie chcę. Na razie chcę dogonić tych dziadów. No okej, czyli Jeremus jeszcze nam się wpitolił. No dobra, niech będzie. Niech będzie i Jeremus.
Patrzcie tutaj. Skąd oni będą szli? Stąd chyba. Jakoś tak. Dobra. A Jarmus się nie boi. On idzie. Jest ich mało i ciśnie. O kurde. O kurde. Ale te konia mu z... Ja pierdzielę. Dobra. Coś mieczykiem powojować. Co jestem wojownikiem, a nie... jakąś... Nie no, żartuję. Łuk też jest zacny, oczywiście. Wiecie, w Skyrimie strzelałem z łuku trochę. Coś tam, nie? Tutaj też z łuku strzelam. Lubię łuki po prostu i tyle. Dobra. Pokonanet. Jeden. Ten. Boże. Dobrze. To ty, Jeremusie, jesteś teraz w porządku. Znowu mu pomagamy. Jasny grid. Nie wierzę w to. No dobra, chodźcie. Bijemy się, bijemy się. Tu w ogóle rzeka. Znaczy, pamiętam, że ktoś mi napisał ostatnio pod odcinkiem z... To było chwilę temu, ale to mam tak naprzód nagrane po prostu. Ktoś mi napisał, że właśnie jak była ta wielka bitwa z Jaroglekiem, to mogliśmy się w rzece skitrać i tyle. Przy czym on to tak fajnie ktoś napisał wtedy. Ale nie będę tego cytował. Także, no tak, jasne, masz rację. Ja w ogóle zapomniałem, że tam była jakaś rzeka. Nie pomyślałem może w ten sposób w ogóle. A szkoda, mój błąd, bo to by się zupełnie inaczej mogło potoczyć. Chociaż tak wygraliśmy, ale wiecie, na symulacji, a nie na normalnej takiej bitwie. Dobrze. Pięknie. O to chodzi. O, już nie masz gdzie spitalać, nie masz gdzie spitalać. Ej, swojego. Ups. Ale mam mumalak. Mameluk ma taką zbroję, że wiecie. Dobra, słuchajcie, tu sobie odcinek zakończymy. No z Nordami za bardzo się nie pobiliśmy, chyba dwie walki i nastał pokój, więc tyle. Także w tym odcinku będzie na tyle. Nie wiem, czy sobie zagram jakiś turniej poza odcinkiem, zobaczę. I widzimy się w kolejnych odcinkach, także póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.